Podcast seryjny. Dzień dobry, z tej strony Jakub Dymiańczuk. Witam w podcaście seryjnym. Dzisiaj temat chyba może być tylko jeden długo oczekiwane wydarzenie. Serialowe i nie tylko, czyli debiut serwisu Disney Plus przekładany, odwlekany, ale wreszcie dostaliśmy dostęp do tego skarbca, animacji filmów ze studia Walta Disneya, ze studia 20th Century Fox. Przepraszam, że brzmi jak reklama, ale rzeczywiście jest to spore wydarzenie i w studiu są ze mną Aneta Kozioł i Bartek Chaciński. Cześć. 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 To, powinniśmy teraz wyrazić nasz entuzjazm. Jest, jest, jest. A mi się od razu skojarzyło, jak Kupa powiedział o tym skarbcu. To pamiętacie odcinek o Kaczorze Donaldzie, gdzie on pływał w, w tym skarbcu w monetach i to, to było. Tak, to akurat ten, ja pamiętam. I no tak, 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 jest to, to prawda. Jest to stały aj, motyw również aj, a, w komiksach. Yy wujek Sknerus po prostu tak. pływa A, tak. w takim skarbcu pełnym monet. I mnie się bardzo podobnie kojarzy Disney Plus, mnie się kojarzy z 500 Plus. Generalnie niby założenia są trochę inne, ale w gruncie rzeczy jest to bardzo podobny system wspomagania dzieci, który wspomaga zarazem dorosłych. Nawet, no, Nawet niekiedy tylko dorosłych Moglibyśmy chyba w ten sposób to komentować Dosyć długo, bo Ja miałem taką myśl zanim zaczęliśmy nagrywać Że jest to po prostu lato w mieście Załatwione już właściwie Na całe dwa miesiące, można posadzić dziecko Przed telewizorem I odebrać się Na początku września, to proszę pamiętać Tylko żeby dostarczać jakieś jedzenie Hotele się zamykają, sukiennice będą puste tak. Nie. Smog wawelski poczuje się opuszczony i tak, przestanie tak, sia, nad, siać ognia. Na plażach zamontują WiFi <laughs> wreszcie. Ale można też posadzić tam, myślę, wielu dorosłych. I ja nie wiem, to jest taki trochę coming out, ale ja bym mógł spędzić trochę czasu wyłącznie na oglądaniu rzeczy, które fascynowały mnie kiedyś i fascynują teraz. No i za chwilę porozmawiamy o tym. Na gorąco właściwie, bo jesteśmy kilka dni po starcie serwisu, nie zdążyliśmy nie tylko obejrzeć wszystkiego, bo tego się nie da zrobić, przejrzeć wszystkiego ale nawet wystarczy. przejrzeć chyba pełnego katalogu. W każdym razie no, dobre wiadomości są takie, serwis działa, jest w nim dużo dobrych rzeczy, jest w nim dużo rzeczy, które są akurat tu moim zdaniem nikomu niepotrzebne, ale mają swoich odbiorców i swoich fanów i brakuje w nim też wielu rzeczy. I o tym wszystkim... Za chwilę sobie porozmawiamy. Myślę, że nie ma przesady w tym, jak, jak powiemy, że jest to rzeczywiście jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego rynku VOD. Moim zdaniem, od czasu startu Netflixa nie było czegoś takiego, co było tak głośno komentowane, tak bardzo byśmy na to czekali. Zmiana HBO Go na HBO Max była. No nie, nie kosmetyczna, bo tam jednak katalog się poszerzył i jest to trochę inna jakość, ale... Ale, ale wcześniej jednak... nam to dawkowano, tak, bo... Mieliśmy ramach... Go, tak. mieliśmy wcześniej po prostu dostęp do HBO, więc, tak, tak. Y, więc to też nie było nic takiego. Amazon wszedł tak... Ci Cichcem. Cichcem, Apple TV ma zbyt mały katalog, żeby ktokolwiek się ekscytował, chociaż jak wiadomo są tam fajne rzeczy. Mhm. Więc tutaj naprawdę pierwszy raz od momentu, kiedy zadebiutował Netflix, mamy debiut Takiego gracza, i to gracza chyba w tej chwili na rynku najpotężniejszego. Na fali wzrostowej, w każdym razie, i to w momencie, kiedy Netflix jest na fali spadkowej, więc tutaj się jakby no, to, to spotkało w takim nieoczekiwanym momencie, ale też zauważyliście, że i w mediach. Ciekawe, czy będzie to miało odzwierciedlenie na rynku, w decyzjach ludzkich. Ale no przynajmniej w mediach to, to wejście Disneya jest prezentowane jako takie starcie Netflix kontra Disney, Disney kontra Netflix, i nastroje są podgrzewane, jakby to niemalże była jakaś walka bokserska wieczoru. Trochę to jest dosyć śmieszne, że jakoś potrzebujemy być może, nie wiem, takich trików, tak żeby jakieś. Ale to a propos tych opowieści, no bo w końcu mówimy o serwisach, które dostarczają nam historii, więc widocznie może dziennik... my, dziennikarze, też musimy się tutaj silić. Na jakąś historię do opowiedzenia, tak, właśnie jakieś wielkie medialne starcie dwóch gigantów, no, które są jednak zupełnie różne, tak? bo Disney to jest i telewizja, i kino. Wielka historia, tradycja, wielka marka, a Netflix, no to jest ten nowy chłopak, który się pojawił na podwórku, wszystkich pobił dekadę temu, a teraz sam już, już nie ma tego efektu świeżości, nie ma tych, nagle to, co było jego atutem wcześniej, teraz jest antyatutem, tak, jest jego problemem. No więc to absolutna racja, że no, Disney to jest jakby to. To drugie wejście Smoka VOD no, Disney, do Polski. Disney jest hegemonem rzeczywiście, bo to jest nie tylko VOD kino, o czym wspomniałaś, to jest potężna marka komiksów budowanych mm -hmm. pod szyldem Marvela. To, jest, to są jakieś gigantyczne, niebotyczne sumy zarabiane na gadżetach, grach komputerowych i tego typu rzeczach, czyli tak naprawdę wszystkim, czego nie ma Netflix. Mm -hmm. Netflix może próbować robić rzeczy takie jak poszerzona dystrybucja kinowa. Ma jakiś tam potencjał, no ale tutaj chyba z tym po prostu dominującym. Disney z, fabryką, z fabryką się nie wygra Nie ma szans. Tak, tak. Chociaż, chociaż też nie wiemy do końca, ja zawsze tak trochę staję, może ze względu na to, że. że Zawsze mnie Netflix bardzo imponuje zawsze, jeśli chodzi o taki potencjał technologiczny, silnik i tak dalej, to jak to wszystko działa? W jaki sposób też dyktuje pewne wyznacza pewien standard na rynku? Cały czas. Myślę, że nawet Disney Plus się tutaj starał dostosowywać, starał naśladować te dobre elementy takiego Przyjaznego, tak, tak, interfejsu, przyjaznego tak. interfejsu. Bo mm -hmm. Netflix go buduje de facto mm -hmm. w tej dziedzinie. I, I to co mi się wydaje, no rzeczywiście no, zgadzam się, że Netflix jest w, na bardzo trudnym rozdrożu, ale może jest na, tak, w takim, takim okresie dojrzewania, to znaczy takim okresie, kiedy dzieci już nie są dziećmi, już nie, nie pozwalamy, nie, nie, nie przemykamy oka na wszystko, mhm. bo wiemy, wie, widzimy jakieś y, niezbyt dobre rzeczy, które się dzieją z naszymi dzieciakami. Ale, ale, z drugiej strony nie wiadomo też, co z tego wyrośnie dalej. To znaczy tam gdzieś ten potencjał kipi, maszyna działa i może być tak. Ja spojrzę na tego na tego Disneya, który oczywiście jest absolutnym mastem, jeśli ktoś w ogóle ma dzieci w jakimkolwiek wieku. Też jakby jak już jak, 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 się na chwilę ze świata dorosłych. Natomiast natomiast Opowieść, wydaje mi się, że rozmowa rodziców z dorastającymi dziećmi w tej chwili może wyglądać trochę tak, że rodzice pokażą Disney'a plus swoim dzieciom i one oczywiście dobrze znają te, 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 te marki, im, ale w stosunku do tego głębokiego katalogu Disney'a rodzice im powiedzą: o dzieci, to był świat, w którym myśmy się jarali kiedyś, a dzieci im na to pokażą hardstopera na Netflixie i powiedzą: A to jest świat, w którym my się jaramy teraz i co nam zrobicie? Gdzieś tu jednak jest, jest coś, co Disney Pytasz, o nas wie, i jest coś, co Netflix, czego już Netflix się my. o nas dowiedział.